Pierwsza godzina za darmo, za każdą następną trzeba zapłacić 3 złote. Na parkingu obok Piasta Spółdzielnia zainstalowała parkometr. Podjęliśmy taką decyzję na prośbę mieszkańców osiedla Millennium, mówi prezes Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu. Mieszkańcy okolicznych bloków skarżyli się, że miejsca parkingowe są notorycznie zajmowane przez samochody z zewnątrz. Na tamtym terenie mamy około 500 mieszkań i tylko 140 miejsc parkingowych. Niestety również był bardzo duży ruch samochodów obcych, w żaden sposób niezwiązanych ze spółdzielnią, nie byli to klienci piasta ani też nasi mieszkańcy, a ponieważ ten parking to jest parking prywatny, na ten parking płacą mieszkańcy olbrzymie składki. Którzy mieszkają w tej okolicy, więc mają prawo do parkowania. Mieszkańcy osiedla mogą parkować za darmo na podstawie wydawanych przez spółdzielnie kart postojowych. Już teraz widać, że ruch w tym miejscu znacznie się zmniejszył i przybyło wolnych miejsc parkingowych. Niestety, tych miejsc postojowych jest cały czas za mało. prawdzie spółdzielnia cały czas pracuje na tych miejsc postojowych, bardzo przybywa. Natomiast na osiedlu milenium, niestety, jest ten problem bardzo duży. To widzimy i niestety tam, mimo tego, że powstały nowe miejsca miejsca parkingowe, również miejsca postojowe płatne, bo ponad 40 nowych miejsc postojowych parę lat temu przybyło pod byłym gimnazjum numer 3. Natomiast wciąż tych miejsc brakuje i będzie brakowało, bo samochodów wciąż przybywa, a nasze osiedla były tak budowane, że nie są dostosowane do tak dużego ruchu samochodowego. W związku z tym no, musimy testować różne rozwiązania. W różnych miejscach w spółdzielni prowadzamy parkingi płatne w ten sposób, że jest przypisane miejsce do, do samochodu, do właściciela. Również testujemy rozwiązania z szlabanami. I jak dodaje prezes Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, po roku mieszkańcy sami zadecydują, czy parking powinien pozostać płatny.